Witam Cię serdecznie, nazywam się Mirek Szmajda. Jestem właścicielem serwisu sprzedawcaInternetowy.pl. Opowiem Ci dziś o moich doświadczeniach związanych z konkurowaniem w sprzedaży na Allegro. Zaprezentowanymi tutaj metodami w ciągu 3 miesięcy udało mi się osiągnąć status super sprzedawcy i do dziś utrzymywać pozycję lidera w sprzedaży produktów kosmetycznych z serii Silver Stop. Jak z pewnością wiesz, Allegro jest największą platformą aukcyjną w Polsce. Jednak w tej chwili większość odbywających się na Allegro sprzedaży to nie aukcje, ale sprzedaż w stałej cenie, w tak zwanej opcji kup teraz. I to najczęściej nowych przedmiotów. O takiej sprzedaży właśnie opowiem. Proces wygrywania z konkurencją podzieliłem na 3 etapy. Na początku pokażę Ci, jak zrobić analizę konkurencji. Dowiesz się, kto jest Twoją konkurencją i w czym Ci zagraża. Później pokażę Ci, jak wykorzystać tę wiedzę do stworzenia Twojej unikalnej propozycji sprzedaży. Na końcu zwrócę uwagę na zasady, którymi powinieneś kierować się, aby konkurowanie przedstawionymi metodami miało sens. W całym moim wykładzie będę posługiwał się przykładami z mojej działalności na Allegro. Chcąc wygrać z konkurencją, pierwszym pytaniem, jakie trzeba sobie zadać, to kto jest Twoją konkurencją? Odruchowo odpowiadamy. Ktoś, kto sprzedaje taki sam produkt jak ja. Ktoś, kto podobny produkt sprzedaje, czyli produkt, który spełnia podobne potrzeby, czyli trafia do tej samej grupy odbiorców. Ja sprzedawałem na Allegro kosmetyk, który przywraca się włosom kolor. Na początku wydawałoby się, że specjalnie tu nie mam konkurencji. Kiedy startowałem ze sprzedażą, tylko jedna osoba sprzedawała ten produkt. Ale jeżeli dłużej się zastanowić, to przecież konkurencją byli wszyscy ci, co sprzedawali na przykład farbę do włosów. Ostatecznie można włosy też ściąć, czyli konkurencją mogą być również sprzedawcy maszynek do golenia. Zawsze jest jakaś konkurencja. Zawsze ludzie jakoś sobie radzą z problemem, który rozwiązuje Twój produkt. Tak jak u mnie, choćby konkurencją może być sama obojętność ludzi na to, że ich włosy siwieją. Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić na Allegro, aby znaleźć konkurencję, to wpisać w wyszukiwarce nazwę produktu, który sprzedajesz bądź zamierzasz dopiero sprzedawać. Na Allegro mamy tutaj wyszukiwarkę, tutaj znajdź przedmiot, ale najlepiej wejść w szukaj, bo wtedy możemy zobaczyć zaawansowaną wyszukiwarkę i zaznaczyć dodatkową opcję, która nam się bardzo tutaj przyda. Szukaj w tym miejscu, tutaj szukaj w tytułach, wpisz nazwę produktu, który zamierzasz sprzedawać. Ja na przykład sprzedaję produkt Silver Stop. I zaznacz również, szukaj również w opisach. Dzięki temu wyszukasz produkt również wśród tych sprzedawców, którzy nie używają nazwy produktu w nazwie aukcji. No jak widać, wyświetliła się pewna lista produktów, przy czym jak tu widać po lewej stronie, to są różne kategorie. Ja sprzedaję kosmetyk, więc mnie interesuje tylko kategoria z kosmetykami. Mogę tu kliknąć zdrowie, uroda, albo nawet jeszcze bardziej zawęzić do kosmetyków pielęgnacyjnych, chociaż niektórzy właśnie specjalnie wrzucają do innych kategorii niektóre produkty, dlatego może warto zostawić na razie obydwie kategorie. W ten sposób możesz wyszukać potencjalnych konkurentów, którzy sprzedają ten sam produkt co Ty. Drugie pytanie, co oferuje Twoja konkurencja?